Twoja telewizja. Mazowsze TV. Dzisiejszym, z okazji 6. Włoskiego Uśmiechu Młodzieży, przygotowaliśmy wiele atrakcji. Jak zwykle są to rzadko spotykane gdzie indziej, czyli przed chwilą obcinaliśmy i ratowaliśmy człowieka z uszkodzonego samochodu. W tej chwili bawimy się z Afrykańczykiem, uczymy się grać na bębnach. W międzyczasie oczywiście trwa turniej piłki nożnej, który zakończy się jak zwykle bardzo, bardzo późno. Bum to od samego początku jest idea rozpowszechnienia uśmiechu, czyli radosnego sposobu życia, żebyśmy nie byli smutni na co dzień. Uśmiech przedłuża życie, także uśmiejmy się jak najczęściej, jak najdłużej. Organizatorem jest pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Władysława Broniewskiego od samego początku. Wspomaga nas oczywiście Urząd Miejski w Błoniu. Także mamy nadzieję, że za rok będzie kolejna edycja. Jak zaczynaliśmy, była to naprawdę niewielka garstka ludzi, którzy się zaangażowali w to. W tej chwili wszyscy wiedzą, że należy tak na przełomie maja i czerwca oczekiwać naszej akcji i coraz więcej tych osób przychodzi. No, trzeba powiedzieć także, że dzisiaj nam dopisała pogoda. Twoja telewizja. Mazowsze TV.